Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gold Rush. Dzisiaj już jest nowa aktualizacja. Z tego co wiem, możemy na pewno sprzedać maszyny. Wcześniej tej możliwości nie mieliśmy, więc mamy oczywiście maszyny na zbyciu, a potrzebujemy dużą koparkę. Jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to doskonale wiecie, że teraz używamy jeszcze tutaj wywrotki i wozimy to wszystko tutaj. Mamy już 9 uncji, bo jeszcze mamy pracowników, więc w chwili obecnej musimy sobie na pewno pojechać do miasta, bo musimy sprzedać to złoto, te 9 uncji, żeby mieć na pracowników, aby oni nam nie uciekli. Prawda, jest 4 rano, więc mamy trochę czasu, więc być może jednak najpierw wykopiemy chociaż jedną tutaj wywrotkę, wrzucimy, żeby było więcej tego złota. Ale sprawdźmy sobie w ten sposób jeszcze tylko jedną rzecz, bo niby też można spłacić kredyt. Problem z płatnością za mało pieniędzy. Że niby można spłacić wcześniej, ale coś tutaj się... nie wiem dlaczego jest zrobione 20, że cały kredyt jednorazowo. Najwyraźniej jakiś znowu błąd w grze. Nie jest to fajne. Bo nie jest nam to tak naprawdę teraz potrzebne. Żeby nam zabrali. A, to już wiem dlaczego na tych save'ach tak jest. Bo tamtym razem było tak, że zabierało nam pracowników. No ale po prostu jakiś błąd jest w grze, że wzięło nam kredyt jednorazowo od razu, bo zawsze ustawiam na kilka rat niż jednorazowo. No najwyraźniej to się teraz zbugowało, mniejsza już o większość. Podjedźmy sobie tutaj. Załadujmy jeszcze jedną wywroteczkę i po załadowaniu tej wywrotki pojedziemy sprzedać to złoto i zobaczymy, bo zbieramy na pewno na dużą koparkę jeszcze, no bo jak widzicie ta mała jest troszkę toporna i zbyt długo będzie ładować nam tutaj to wszystko. Dobra, pakujemy do kopareczki. Z tego co wiem, no to też w aktualizacji pojawiło się troszkę, gra jest stabilniejsza, naprawili jakieś bugi i inne rzeczy. No cóż, sprawdzimy, zobaczymy, czy na pewno się wszystko tutaj zmieniło na lepsze. W porządku, ok, otwieramy, bo w każdej grze oczywiście jest inna numerologia. Sprawdzę tylko, czy to wszystko się... dobra, wszystko się ładnie będzie wysypywać. W późniejszym czasie też kupimy jeszcze tą ładowarkę kołową. Nie wiem, czy ona, czy dużą koparką szybciej nie załaduje niż tą ładowarką. Ale zaraz zobaczymy, jak na razie. No nie gadaj, że w końcu to dodali. O proszę. Kolejna rzecz, która się tutaj zmieniła, to widać zapełnienie koparki. Zapełnienie wywrotki. Widzicie, jest 13%. Już zaczyna mi się podobać. Szkoda, że jeszcze nie dali zapełnienia koparki. Teraz mogę zdefiniować, że po prostu jedna łyżka nam daje około 7%. Wtedy sobie mogę też zdefiniować, ile da nam duża koparka, a różnicę między ładowarką kołową. Tak więc gra zaczyna robić się ciekawsza. Tylko szkoda, bo z jednej strony aktualizacje zachęcają dlatego, żeby jeszcze sobie w nią zagrać. Ale mimo wszystko, gdyby na początku były takie możliwości, to sądzę, że dłużej pewni użytkownicy by z niej korzystali. Bo z tego, co widziałem na Steamie, to niektórzy się po prostu poobrażali na tą grę i niechętnie chcą w nią grać. No ale to już wszystko indywidualna kwestia. Ja tam chcę w nią grać. Dlatego gramy. Mamy 42%, więc jeszcze musimy się dokopać. Nakopać, a nakopać. Widzę, że na razie stabilnie gra, choć ostatnim razem też tak mówiłem i się troszkę okazało gorzej, ale gra na początku miała wymagania 8 giga. Później się okazało, że nagle 16, bo pewnie kod gry nie był tak dobrze sprawdzony i stworzony. Teraz w chwili obecnej niby minimalne wymagania to są 12 giga RAM-u. Ale ja mam 8 i też działa. Bo z reguły gry wymagają większej ilości grafiki niż RAM-u.
dobrze, 56%, 58%. Przepłuczemy, zobaczymy ile uncji nam to doda. Mat nie będziemy płukać, przepłukamy tylko sobie i wyłącznie wiaderko. Ładowarka kołowa jest fajna, bo dużo można zabrać z jednym razem, tylko toporne jest jeżdżenie nią, nie jest taka... Nie jest tak fajnie, jakby się mogło wydawać. I chlas. I sru do góry. Tego nikt nie widział. Nie widzieliście tego. Nieźle. Tu sobie możemy troszkę podkręcić ostatnie śmigło. Dobra, uwaga, bo zaraz przewrócimy ją jeszcze. Oj, słabo zabrałem, słabo. Dobrze. Więc teraz tam się tutaj wgryziemy. I tutaj. O, ktoś chce dla nas pracować, wysłał CV, świetnie. A na razie to ładujemy sobie. No i chyba ostatnia łyżka. Ostatnia łyżeczka. Kurde, nawet całej nie nabrałem. Dlatego nie zaliczyło nam tutaj. Właśnie szkoda, że nie dali jeszcze tutaj do koparki ile ma łyżka. Niski stan paliwa? Kurde, właśnie, koparkę trzeba zgasić, bo zaraz się okaże, że nie mamy paliwa. Po co jeździć? Też jest odpalone. Ale to może sobie być. Skakujmy. Dobra. Jedziemy. Jedziemy to rozładować. Dawaj, moja malutka. Wywroteczko. Taki tam wodospad chyba Niagara. Albo wieśniara. Dobra, 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 dobra. I teraz sobie... No, dawaj, 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 dawaj. Pal gumę, pal gumę, pal gumę. Nie, podjedziemy sobie troszkę inaczej, za szybko się tutaj... Skręcimy dopiero tutaj, tak. To jest za blisko było. Wciąż jest za blisko. No ale dobra. Trochę będzie git. Teraz też nam pokaże. O, i teraz też nam pokazuje ile mamy. No i świetnie. Naprawdę coraz ciekawiej się tutaj zaczyna robić. Koryto mamy w 69% zapełnione. Oczywiście powoli one spłukane. W tym czasie już mógłbym jechać kolejne ładować. Dobra, to może zróbmy tak. Nie będziemy jej dużo ładować, tylko zobaczymy ile tam tego jest. Troszkę jeszcze jest, więc sobie naładujemy kilka. Ale nie, ja wychodzić nie chciałem. Dobra. Chodźmy tutaj, 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 tutaj. W porządku. Odpalaj bestię. Sprawdźmy stan. Tam jeszcze, jak widać, jest chyba z 13, może 20%, więc widać, że jeszcze mamy trochę czasu, dowieziemy tyle, ile jest, żeby ciut tam więcej było tych uncji. Ale...
Teraz tak będziemy mieli około 12 tysięcy, więc wielkiego szału nie będzie, ale mam nadzieję, że będę mógł już sprzedać pozostały sprzęt. Niby to zostało wprowadzone, więc zobaczymy. Mamy tam na zbyciu wielki kontener paliwa. Dobra, wejdźmy, zgaśmy, bo szkoda paliwa. No, niewiele tutaj jest, ale po prostu chciałem mniej więcej zobaczyć. Bo jakby były dwie osoby, no to jedna już mogłaby miała dwie takie ładowarki. Wywrotki mogłyby już tutaj sobie funkcjonować. Bo jednak jak zacząłem jechać, ładować kolejną wywrotkę, to tak widać, że jednak szybciej się tutaj to opłukało. Dobra, idziemy wypłukać. Co my tutaj mamy? O! Ziemię tu pokazuje. Chyba to jakiś błąd. O kurde, ja mat nie pozakładałem. Zapomniałem o matach. No nic. Tak to już bywa. Tutaj to w ogóle wody nie ma. O, kończę przetwarzać. Dobra, mamy 10-2. Zobaczymy, czy w ogóle coś nam doda jeszcze. Jedną mu cię dodało, więc można powiedzieć, że było warto. A jak widzieliście, chwila, moment, ładuje się, dobra. O, niepotrzebny chodzi, on też niepotrzebny chodzi, ale to już nie ma większego znaczenia. Idziemy teraz samochodem, idziemy do miasta. Szkoda, że ten kredyt tam nie jest, że ma, że się zbugował, bo naprawdę byłoby lepiej po prostu, gdyby on był jednak rozłożony na te raty, tak jak było, że pobierałoby nam tylko 4,5 tysiąca. No jedź maleńki, jedź. Światło można zgasić, bo przecież jasno widno jest to. Na cholerę na monę. I na ręcznym. Prawie jak Colin McClane. Dobra, ciśnij malutki, ciśnij. Uwaga na polskie drogi, na kałuże. Ej. Trzeba włączyć jednak blokadę. Kurde. Panie, jakby właśnie dodali kilka takich opcji, jak w farmingu na przykład, że można się teleportować. Znaczy teleportować, że można się z maszyny do maszyny przechodzić, że nie trzeba do niej wsiadać. Z jednej strony byłoby to naprawdę ułatwienie, fajne. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego na razie. Z pewnością opinia nasza, graczy, użytkowników tej gry, pozwoli na pewne zmiany. Tym bardziej, że oni już stworzyli też grę Car Mechanic, którą oczywiście mam, którą grałem, której odcinki też możesz zobaczyć na moim kanale. Jeszcze z pewnością zrobimy kilka odcinków Car Mechanica, bo czasami przychodzi ochota na to, by rozkręcić pewne części w samochodzie, a no nie grałem w niego już
chyba dobry miesiąc, więc ciekawe, co tam dodali. Na pewno dodatki są jakieś pewnych samochodów, ale padła. Ale to sobie sprawdzimy kiedy indziej. Na razie zajmijmy się złotem. Czymś tu się trąbiło? Nie. To nie te klawisze. Dobra, jedźmy, jedźmy, jedziemy, jedziemy. Idziemy do banku. Ale wciąż sterowanie tym autem jest z dupy. Wciąż takie. Na pewno widzę, że poprawili dźwięk. Też o nim czytałem. W sensie, że nie blokuje się on. Bo czasami podczas wczytywania gry gdzieś on tam się drań blokował. No dobra. 13 tysięcy. Hydrant stoi nam na przeszkodzie. Już nie. Nie wiem, co to za dźwięk się pojawia. Jakby ktoś stukał czymś w tej grze. Wcześniej go chyba nie było. Bo go zauważyłem teraz. Wcześniej bym. Prawdopodobnie nie zwracał na niego uwagi już, gdybym go wcześniej słyszał. Dobra, chodźmy tu. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Jeżeli nam się nie uda sprzedać tego sprzętu, to będziemy musieli po prostu popracować. Check out. Klep. Zamówienie. Tu. Jak go się sprzedaje? Może podejdźmy do niego. Zobaczymy, czy jest możliwość sprzedania. Bo mamy właśnie ten zbiornik, który nam tutaj nie jest w ogóle potrzebny. Była możliwość na pewno sprzedaży jego. Ogólnie maszyn. Sprawdźmy na mapie. Tu jest kowal, tu jest nasz magazyn, golden, stacja. Kurde, jakbym dał przywróć. Nie, to i tak nas nie przeniesie. Ten jeździ sam. Dobra, sprawdźmy, czy tutaj w tych drzwiach coś można zrobić. Nie, no nie można. Kurde. Pojedziemy do magazynu, zobaczymy, może w magazynie można. Nawet było bardziej takie rozsądne, no bo teoretycznie tutaj możemy kupić, to sklep. Magazyn to magazyn. No i te słupki? Nie. Mata na szaplerze. Te słupki strasznie utrudniają robotę. Zabierzmy matę. Tematy, tematy, tematy. Cash only. No dobra, to użyj. No, magazyn. Gdzie to można, kurde, sprzedać? W banku nie było możliwości tam w ogóle sprzedania. Zaraz zobaczymy, czy można to przenieść w inną stronę. Co to jest? Otwarte? Otwarte, ale nie działające. Zobaczymy, czy jak przeniesiemy. Czy jest możliwość przeniesienia tego sprzętu na przykład tutaj, albo gdzieś do magazynu, może wtedy będę mógł to sprzedać. I tak. Osadzarka. Przestrzeń do, no ale dobra, to.
No cholerę mi on tam. Gdzie on w ogóle jest? Przestrzeń do. Sprawdźmy czy... Oj. Sprawdźmy czy coś tutaj jest w ogóle w instrukcji. Tablet. Ulepszanie. Maszyny. No dobra, w porządku, złoto, bla bla bla, wydobywanie złota. Lepiej usługi, lep z częściami. Kupowanie przedmiotów. Kupowanie przyczepki, zaczepianie. No to już troszkę więcej dali, dobra. O, sprzedaż. Proces sprzedawania. A, tutaj. Trochę dziwnie zrobione jest. Bo jak ja tam rzucę tą, ale dobra. Wiemy o co chodzi. Więc teraz sobie tylko to przenieśmy z powrotem na duży zbiornik osadzarka. Osadzarki nie mogę z tego względu, że nie mogę dwóch tam dać na jedną tą. Szkoda, bo widzicie, no nie mogę tam ich dać, no to no duży zbiornik przenieść do. Potwierdź. W porządku. I teraz osadzarka. Nie można, bo może być tylko jedna maszyna. Nie będę tamtej usuwał, bo bez sensu to będzie. Ani przenosił tutaj. Bo na to samo wyjdzie. No dobra. W takim bądź razie no nic tu po nas. Pojedziemy to sprzedać i zobaczymy ile kasy dostaniemy, czy będzie równowartość, czy jednak nie. Dobra. Jeżeli będzie równowartość, byłoby to całkiem sympatycznie z tego względu, że kupilibyśmy sobie nową kopareczkę. Okej. Dobra, jedź, maleńki. A co to w ogóle za samochód jest? Może Fiat? 120. Na początku pamiętam, że na przyczep tutaj z tyłu na tej mieliśmy deski. Mogliśmy więcej załadować, ale to troszkę przeszkadzało w załadunku. Deski powinny być taką opcją, że można sobie je dokupić. Fajnie by było wtedy, bo nie zawsze trzeba by było kupować przyczepkę, która nie zawsze jest nam aż tak potrzebna, bo przykładowo potrzebujemy tylko stół, żeby sobie gdzieś tam jeszcze wrzucić. Dobra, ciśnij maleńki. Kurde, paliwa mało mamy tutaj w nim. Zaraz sobie zalejemy, o. No dobra, jest możliwość sprzedania, no dobra. A, okej, okay, już widzę. Już widzę, widzę. I to możemy sobie dać tutaj i wtedy się opierdzieli to. Na 100%, dobra. Trochę kiepsko, bo mi się nie chce tego tam rzucać. Dobra, zrobimy to troszkę sprytniej. Żeby nie jeździć tam sobie, gdzie ta koparka. Przywróć. Ok. Tylko weźmiemy teraz sobie tutaj. Sądzę, że dwie liny powinny nam wystarczyć, żeby to przenieść. Nawet nie wiem, czy dwie liny nam są potrzebne, bo tak naprawdę to można też to przeciągnąć. Z jednej strony dobrze, bo nie trzeba jechać gdzieś tam tego sprzedawać. Ale z drugiej strony
takie trochę mało realne to jest. Podskoczył aż. No zaraz zobaczymy. Dobra. No to jedziemy. Jest, kurde. Co, może to odczepimy najpierw i spróbujemy go w ogóle tu wepchać. Spadaj, wężu. O, tu jeszcze jakaś lina jest. Dobra. Nie, nie, liny nie sprzedajemy. Lina zawsze może się przydać, różnie to bywa. Odstawimy sobie nawet o tutaj, ładnie na miejscu. W sumie jest wrzucony. Zobaczymy, czy jest możliwość sprzedania go. Serio, ja nie muszę go nawet tam dawać. Nie, to luzik. Dokładny przykład. Ej, co jest? Duży zbiornik paliwa? To to? No nie. Nie mogę sprzedać. Nie mogę sprzedać tego? To co oni tu w konia robią z tą aktualizacją? Jaja sobie robię, czy co? Najwyraźniej tak. Dobra, wepchamy go tam i zobaczymy. Ach, zapominam, że to nie ta gra. Oj, za daleko. Ale w sumie czemu nie? Może tak być. Może tak być z tego względu, że tam sobie ją teraz palniemy. Zanim przypadkiem włączy nie ten klawisz. Nie. Zobaczmy, czy jest możliwość już sprzedaży. No co, to nie może być duży zbiornik paliwa. 7400, przecież to się nie opłaca w ogóle, dając z niego 50 tysięcy. Dobra, weźmiemy sobie nasz samochód. Wrócimy. To wepchamy jeszcze dalej. Dobra. Próbujemy teraz. Wypchać to jeszcze bardziej. Sądzę, że teraz już powinno bez żadnego problemu przyjąć tutaj to na sprzedaż. O! A nie! Jak mała koparka? Połowę daje. Koparkę zalicza.
To chyba jednak... To chyba jednak jego też zalicza. Ale 7000 to się nie opłaca, no poważnie. Bądźmy poważni, przecież 7000 to się nie opłaca nam go sprzedawać. Więc pozostanie nam niestety robić na nowo. I robić, pracować, działać. Będziemy kopać, kopać mnóstwo złota, ale to w następnym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, za wszystkie łapki w górę. I kolejny odcinek już wkrótce, a więc do zobaczenia. Trzymajcie się, piona!